Pomysł zrodził się już w zeszłym roku z okazji parafialnego festynu, jednak z uwagi na pandemię nie doszedł do skutku i cały czas w głowie świtała mi ta myśl, aby to zorganizować. Turniej, jak zobaczymy później, zgromadzi wiele grup społecznych, przede wszystkim dorosłych i młodzież, bo głównym celem jest integracja społeczeństw i tutaj zaprosiliśmy do udziału drużynę księży, zaprosiliśmy drużynę Urzędu Miasta i radnych oraz grupę policjantów i zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, jak i jeszcze czynnych. No i oczywiście, można powiedzieć, gospodarze tego turnieju, nasza parafia z księdzem wikarym i czynnymi ministrantami, którzy bardzo się angażują w to przedsięwzięcie. Ufundowałem ten puchar dla drużyny najlepszej jako puchar radnego CRS-u Cieszyńskiego Ruchu Społecznego i może nie po to, żeby wyróżnić to stowarzyszenie, ale po to, żeby zaznaczyć, iż CRS ma na celu właśnie aktywność społeczną, integrację społeczeństwa i to jest głównym celem tego turnieju. Miejmy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna, zwłaszcza, że burmistrz miasta wyraził zgodę na to, aby być honorowym patronem tej imprezy i serdecznie zapraszamy do udziału i do zabawy. Jeśli to ma być turniej parafialny, to chcemy, żeby on był przy naszej parafii, przy naszym kościele, z uwagi też na to, iż parafia jest współorganizatorem, dlatego niezręcznie by było przenosić to w inne miejsce. Chcemy docelowo, żeby to było powiązane, to wydarzenie sportowe, z festynami przyparafialnymi, ale jeśli się to nie uda z różnych okoliczności, to i tak będziemy starać się, żeby to była cykliczna impreza. Nie ulega wątpliwości, że ten turniej będzie się rozrastał. Jest to pierwsza edycja, pierwsza próba złączenia tych środowisk i mam nadzieję, że w przyszłym roku już to będzie całodniowy turniej i będzie uczestniczyło więcej drużyn. Również witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje zaproszenie i pana radnego. No co, cieszę się, że jesteście, że młodzi chłopcy zobaczą, że starsi też grają, też biegają i to grają dobrze. Mam nadzieję, że nie najlepiej dzisiaj, ale mimo wszystko będziemy się cieszyć z każdego występu, z każdej minuty. No i zapamiętamy na długo, że mieliśmy okazję grać z tak wysoko postawionymi osobami. Także w ich imieniu i swoim bardzo za to dziękuję. No i życzę wszystkiego dobrego.